Marta Szymik-Telesz, witam w kolejnym odcinku programu Minęło w SCI, w którym to wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu cieszyńskiego podsumowują to, co działo się w ubiegłym miesiącu w ich gminach. Oto podsumowanie października w gminie Harzlach. W miesiącu październiku dokonaliśmy uroczystego odsłonięcia pomnika w kształcie ławeczki z hrabiną Gabrielą Thun-Hohenstein. Jest to bardzo ważne miejsce dla nas, ponieważ upamiętnia wybitną postać, mieszkankę naszej gminy. Wkrótce to miejsce zostanie podświetlone. Powoli się koniec roku, więc możemy dokonać podsumowań inwestycji, które zostały zrealizowane w bieżącym roku w gminie Harzlach. Dobiegły końca przebudowy dróg. Niedawno zakończyliśmy inwestycje na ulicy Dworskiej w Pogwizdowie. Rozpoczęliśmy inwestycje na ulicy Sośnie w Kończycach Wielkich. Jest to inwestycja dwuletnia, która zostanie zakończona w połowie przyszłego roku. Mijający rok to również rok wielu inwestycji termomodernizacyjnych. Zakończyliśmy niedawno termomodernizację byłego budynku gimnazjum w Kończycach Wielkich. Powoli dobiega termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Harzlachu. Również udało się termomodernizować stare skrzydło przedszkola w Pogwizdowie, dzięki czemu cały budynek przedszkola posiada jednolitą fasadę. To było podsumowanie października, a już teraz bardzo serdecznie zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Minęło w SCI. Do zobaczenia!